Salon polityczny Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest pan Władysław kosiniak kamysz pan prezes Polskiego Stowarzyszenia Ludowego, poseł na Sejm. Dzień dobry. Dzień dobry, panie radny. I redaktorze, wszystkiego dzień dobry najlepszego, Państwu. panie prezesie. Dzisiaj ma pan urodziny. Wszystkiego najlepszego w bardzo, z okazji urodziny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. No, nie mógł się dzień lepiej dla mnie zacząć niż takie spotkanie w trójce i, i dziękuję bardzo za życzenia. To też dla nas bardzo miłe, że znalazł pan czas dla trójki, mimo tak ważnego dnia. E, a jeżeli chodzi jeszcze o urodziny, to ma pan jakiś wymarzony prezent polityczny, bo będziemy o polityce rozmawiać. My jesteśmy w stanie politycznym. Oczywiście jest, jest. Chciałbym, żeby najpierw te, te marzenia, które, które są najważniejsze tak życiowo, się spełniamy, ale są też marzenia polityczne o sukcesie, o to, żeby te najbliższe wybory dobrze nam poszły, żebyśmy pokazali, jak się zmieniliśmy, i żeby ta zmiana w nowe PSL została zaakceptowana przez naszych rodaków, przez wyborców. Mam nadzieję, że to się uda. No właśnie, jeżeli mowa o wyborach, to apeluje pan i też inne stowarzyszenia, inne ugrupowania polityczne do pana prezydenta Andrzeja Dudy o weto w sprawie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Mocnych słów pan używa, złodziejska i zbójecka. No tak, to, to jest próba kradzieży wyborów Polakom. Jeżeli ktoś przyjmuje rozwiązania, i ich wprowadzenie powoduje, że miliony głosów naszych rodaków zostaną po prostu zmienione. Nie będą się liczyć, bo się podnosi autentyczny, realny próg wyborczy w niektórych okręgach nawet do ponad 20%. To są analizy, które są dostępne. Jeżeli średni próg wyborczy, który daje mandaty jest powyżej 16%, a nawet próg nadziei jest około 8%, więc naprawdę. Widać wyraźnie, jak oszukańcza jest ta ordynacja. Wybory to ma być prawdziwy wybór. Nie ograniczajmy podczas dnia wyborów możliwości dokonywania wyborów przez Polaków. I nie ograniczajmy się tylko do dwóch formacji, a to jest jeszcze takie wpychanie niektórych i konieczność, bo oczywiście nikt przy zdrowych zmysłach, nie pójdzie pod topór, nie położy głowy pod topór, jak widzi, jak wysoko jest próg ustawiony. Ale to powinna być decyzja dobrowolna, nie, nie wymuszona. Dlatego mam nadzieję, że ten nasz apel, który zainicjował Klub Jagielloński, któremu chciałbym bardzo serdecznie podziękować, Skuki z Kukiz 15, Prawidzą Rzeczpospolitej, Partią Razem, Polskim Stronnictwem Ludowym, różne środowiska, panie redaktorze, szanowni państwo, ale łączące jedno wezwanie, które mówi o tym, nie przyjmujmy zbójeckiej, z Łodziejskiej ordynacji. Niech pan prezydent nie dołączy do grupy rozbójników, która chce ukraść Polakom wybory. Ale pojawiają się głosy, że no, ten apel to jest y, apel zgłaszany przez te mniejsze partie polityczne, które y, no, w jakiś sposób y, walczą o to, żeby do tego Parlamentu, w tym przypadku Europejskiego, się dostać. Niektórzy mówią, no ale to wystarczy dobry program. Dobry program się obroni, wtedy partia zdobędzie duże poparcie i dostanie się mimo wysokiego progu. No, y to wszystko bardzo pięknie brzmi, tylko jeżeli próg wyborczy ustawowy jest 5%, no to się startuje po to, żeby uzyskać wynik, który daje szansę na podział mandatów, a przekroczenie tego progu 5% nic nie daje. I mamy na przykład partię, na którą głosuje milion pół, e, półtora miliona osób, dwa miliony osób i te, te dwa miliony głosów mogą być zmarnowane. No, czyli to, czy to jest uczciwe, czy to nie jest takie złodziejskie właśnie. Y, dlaczego mamy ograniczać ten wybór? Y, czemu się skazujemy na takie też zabetonowanie sceny politycznej i wszystkie nowe inicjatywy, bo ja nie mówię tylko o swojej formacji, która jest już bardzo długo na scenie e, politycznej, ale wszystkie nowe inicjatywy nie będą miały szansy się rozwinąć. Może po to było to wymyślone, żeby na stałe zablokować możliwość tworzenia e, nowych formacji lub rozwijania tych, które dzisiaj są e, troszkę, mają e, niższe poparcie, ale za kilka lat mo, może się to zupełnie odwrócić. Tak, bo beneficjent, beneficjentami tych rozwiązań mają być największe partie, czyli PiS i Platforma Obywatelska, no ale nie wiemy co będzie za kilka lat. SLD też kiedyś był partią. No pamiętam, no, znaczy nikt nie dostał większego hmm. wyniku wyborczego e, niż SLD w 2001 roku. Wynik później Platformy i, i PiS-u nawet z 2015 roku to były wyniki niższe. Inna była sp sposób liczenia przeliczania głosów na mandaty, stąd ten y, wynik dzisiaj PiSu pod względem ilości posłów jest lepszy. Ale to wszystko się bardzo szybko zmienia. Była taka formacja jak akcja wyborcza Solidarność. Wielu polityków PiSu, którzy dzisiaj są w Sejmie, do niej należało. Nie istnieje od wielu lat. Unia Wolności. Naprawdę, y, szanowni państwo, zmienia się to wszystko. Świat się zmienia, zmienia się również scena polityczna. I nie wprowadzajmy rozwiązań, które... Powodują, że wybór Polaków jest po prostu ograniczony. Czy tylko te progi wyborcze budzą niezadowolenie? No nie ma. Nie ma czy... no to, jest, to jest. Zaburzone są zasady reprezentatywności, proporcjonalności tego wszystkiego. No to, to jest też takie mamienie, mydlenie oczu, że przypiszemy mandaty do województwa, do okręgu, no to będzie lepsze reprezentowanie regionu. Tak naprawdę w Unii Europejskiej i w parlamencie chodzi o to, żeby. Przede wszystkim interesy kraju reprezentować, i tu jest potrzebna dobra, silna reprezentacja. Stąd nasz pomysł, niech Polska będzie jednym okręgiem. Cały kraj jest jednym okręgiem i wybieramy z listy. Wszędzie mamy te same nazwiska do dyspozycji. To powinny być osoby na bardzo już przygotowane, które idą do europarlamentu. Tak jest w 20 krajach Unii Europejskiej, i na taką zmianę jesteśmy gotowi. Gdyby, bo ja się wybieram na spotkanie do pana prezydenta. Na, w poniedziałek na 16.30 na temat ordynacji. I gdyby była inicjatywa zmiany ordynacji w sposób, żeby utworzyć jeden okręg w Polsce, to my jesteśmy do takiej zmiany gotowi. Taką poprawkę przygotowywaliśmy, możemy przygotować ustawę. Zapraszamy różne środowiska, żeby taką e, nową ordynację, ale prawdziwą zmianę. E, poparły. Apeluje pan do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie ordynacji wyborczej, apeluje też pan do ministra e, rolnictwa w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym. Tu żądam. Tu od ministra mhm. rolnictwa żądam, bo to jest już e, inna relacja. Minister jest od tego, żeby dbać e, o obszar, za który odpowiada i o, o tych, którzy żyją. W tym wypadku z rolnictwa mieszkają na wsi. A oni potrzebują e, wsparcia, a nie e, festiwalu medialnych obietnic. Na no te 800 milionów złotych to za mało, pana zdaniem? Mówi, powiedział Naszym pan, że, nie jest, jest, to, że tylko. jest to niewystarczające, jeżeli województwo warmińsko mazurskie ma, e, województwo wielkopolskie, zachodnio-pomorskie, tam straty są już. Ponad y, miliard złotych, a na cały kraj jest zabezpieczone y, 800 milionów, no to niemożliwe jest spełnienie y, potrzeb y, rolników w trzech województwach, a y, co dopiero w 16 województwach. No, ale minister Ar ardenowski odbija piłeczkę i mówi, no za czasów rządu POPSL w 2015 roku pomoc była. Wyniosła 400 milionów, czyli dwa razy mniej? Tak naprawdę wyniosła. Mówimy o całościowej pomocy. Wyniosła 700 milionów. To e, dla sprecyzowania. Tu się minister Zalanowski pomylił. E, I susza była dużo mniejsza niż jest teraz. Rolnicy mówią, że e, takiej suszy nie widzieli przynajmniej od 20 lat e, i ta pomoc jest potrzebna dzisiaj. Domagamy się i żądamy wypłaty zaliczek dla rolników, e, prawdziwego umorzenia składek do krusu, pomocy samorządom, a nie zrzucania. Winy na samorządy. Jakby pan minister Rodanowski e, częściej e, zajmował się sprawami wsi rolnictwa, a nie festiwalem e, medialnym e, i taką, e, takim pielgrzymowaniem po różnych studiach, to pewnie by zauważył, że straty są dużo większe niż e, te szacunki, które wypływają z Ministerstwa Rolnictwa. Tam jest mowa e, miliard e, 200 milionów, według naszych e, informacji, według tego, co e, mówią e, rolnicy mówią e, nasi rodacy w różnych województwach. Te straty mogą być nawet sięgać nawet 2,5 miliarda złotych. Więc 800 milionów to, to dużo za mało. A macie to Państwo wyliczone, bo minister Ardenowski wczoraj w telewizji wspomniał. Że, że Jeżeli są wyliczenia, to on poprosi na papierze. Serdecznie zapraszam pana ministra. Dzisiaj nawet ten torcik urodzinowy się dla niego znajdzie, jeżeli minister rolnictwa. Potrzebuje wsparcia ludowców, żeby oszacować straty, to my jesteśmy do tego gotowi. Ale jest to sytuacja, myślę, bardzo trudna dla pana ministra, bo on ma cały aparat i jeżeli prosi ludowców o pomoc, to znaczy, że po dwóch miesiącach już powoli może się zacząć pakować, bo widać, że sobie nie radzi z całą sytuacją. My daliśmy mu kredyt zaufania, ale rozmienia go kompletnie na drobne i nie przedstawia błyskawicznych, szybkich rozwiązań, e, e, przymknął oczy na problemy związane z ASFM, e, tylko potrafi pogrozić palcem, mówi, jak się nie razisz z biosekuracją, to zwijaj gospodarstwem. No, był premier Cimoszewicz, który mówił, jak się nie ubezpieczyłeś, no to nie dostaniesz oszkodowania po powodzi. No nie wiem, czy to jest najlepszy e, wzór do naśladowania e, i nie warto chyba iść tą drogą. Lepiej... E, spokojnie pracować merytorycznie i pomagać rolnikom. A jak pan jako były minister um, polityki społecznej i pracy ocenia żądania? Czy też postulaty, bo to zależy od związku. Jedni mówią, że żądają, drudzy, że apelują, postulują dotyczące zwiększenia płacy minimalnej. Po pierwsze, chciałbym, żeby rząd rozmawiał ze wszystkimi związkami zawodowymi, wszystkimi organizacjami reprezentatywnymi, czyli też organizacjami pracodawców, a nie z jednym związkiem zawodowym, bo to jest wypatrzenie dialogu społecznego. On tak naprawdę nie funkcjonuje. OPZZ, Wielka Centrala, Wielki Związek Zawodowy, miał swój kongres na przykład. Przykład. I wiem, że pan premier Morawiecki był zaproszony. Nie było żadnego przedstawiciela rządu na e, ważnym wydarzeniu dla tego związku. A e, pan przewodniczący Duda tupnął nogą w poniedziałek. E, we wtorek e, pan premier się pojawia na Komisji Krajowej. Nie wiem, czy to była ustawka, czy to było zaplanowane takie podgrzanie tematu. E, płaca minimalna i takie były żądania jednego i drugiego związku powinna wzrosnąć do 50% e, przeciętnego e, wynagrodzenia. Rząd mówi 2220. To za mało? Ja jestem zwolennikiem tego postulatu, który zgłasza OPZZ, czyli 50% średniej krajowej. To jest to, do czego powinniśmy dążyć, szczególnie jeżeli jest taki rozwój gospodarczy, bo wszyscy słyszymy od wielu miesięcy, jak to wspaniale Polska stała się krajem miodem i mlekiem płynącym, więc te owoce wzrostu muszą być solidarnie dzielone dla tych, którzy ciężko pracują i płacą podatki szczególnie. A wzrost płac w budżetówce, to o, 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 o czym mówi Solidarność? Jest potrzebny, mhm. jest potrzebny, to Bo, te też posłowie też... sobie obcięli pensję. Yy... To posłowie sobie poradzą, naprawdę to i tak są dużo lepsze zarobki niż wielu osób, które pracują w administracji. Wiele osób pracuje na minimalne wynagrodzenie w administracji zespolonej, w różnego rodzaju inspekcjach. Stąd też mamy tak dużo problemów, na przykład w sprawie ASF-u, nie ma chętnych do pracy w inspekcji weterynaryjnej w różnego rodzaju inspekcjach ochrony środowiska jest naprawdę jest bardzo trudna sytuacja, e, i jeżeli nie będzie inwestycji w dobrą administrację, e, w dobrze wynagradzanych urzędników, nie rozpasanie administracji, ale lepsze wynagradzanie e, urzędników, szczególnie tych, którzy dzisiaj zarabiają najmniej, no to nigdy nie będzie lepszej jakości państwa. Wróćmy jeszcze, panie prezesie, na, pod koniec naszej rozmowy do wyborów samorządowych. Czy PSL. Powiem tak, nie korzysta z prekampanii, no bo kandydaci innych ugrupowań, szczególnie w Warszawie, są aktywni, widać ich, spotykają się z wyborcami, ogłaszają różne nowe swoje pomysły, zgłę... występują na konferencjach prasowych. Kandydat PSL-u Jakub Stefaniak jest w mediach przynajmniej niewidoczny. Dob to mam nadzieję, że pan redaktor zaprosi Jakuba Stefaniaka, to wtedy opowie o, o Warszawie. E, robi bardzo dużo e, i spotkań i e, ma ciekawe propozycje. Z, zbieramy wspólnie też podpisy pod Obywatelskim Projektem Ustawy Emerytura Bez Podatków. To się mocno Jakub Stefaniak tu w Warszawie zaangażował. Szczególnie dla seniorów ma ciekawe propozycje e, dotyczące e, właśnie wsparcia nie tylko w postaci emerytury bez podatku, ale również obiadów e, za piątkę. E, dotyczące aktywności fizycznej, e, seniorów zdrowia, rehabilitacji. E, ma Ciekawe projekty dotyczące komunikacji w Warszawie, jest aktywny na tyle, na ile w prekampanii e, można prezentować swoje e, pomysły. Oczywiście e, premier powinien ogłosić jak najszybciej wybory, i wtedy rusza normalna kampania. I skończmy z tym udawaniem. E, niech pan premier dzisiaj ogłosi wybory e, i, i da spokój już z tymi e, e, no, takim no, kompletnym e, mydleniem oczu e, naszym rodakom, że. Ani ani Jaki, ani Trzaskowski nie prowadzą kampanii, oni tylko się tak spotykają, bo akurat przejeżdżali się zatrzymali na chwilkę. No naprawdę yy, nie róbcie kpin, niech premier ogłasza wybory, robimy poważną kampanię i Jakub Stefaniak będzie w niej bardzo aktywny. Dziękuję serdecznie, panie prezesie, za rozmowę. A jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wielkie, bardzo serdecznie dziękuję. Miłego dnia dla państwa. Dziękuję również. serdecznie. Gościem salonu politycznego Trójki był Władysław Kośniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję. Bardzo. Do usłyszenia.